Ubiegłoroczne konsultacje w sprawie miejskiego budżetu nie cieszyły się zbyt dużą popularnością. W sumie wzięło w nich udział około 200 osób. W tym roku urzędnicy liczą jednak na więcej. Wydaje nam się, że ta ilość pracy, którą włożyliśmy w namawianie Łodzian do wzięcia udziału, w ogóle jakby w współdecydowaniu o tym, co się dzieje w mieście, jednak przyniesie efekt. Frekwencja na spotkaniach i w budżecie obywatelskim pokazuje, że to nie są obojętne rzeczy i że ta świadomość stale rośnie. Swoje uwagi co do zapisanych w budżecie wydatków będzie można składać osobiście lub przez internet do 9 grudnia do godziny 17. Mam takie głębokie przekonanie, że warto zgłaszać swoje uwagi, warto mówić o tym, co jest dla nas istotne, ponieważ nawet jeżeli to nie ma takiego decydującego wpływu, to jest szansa na to, że ktoś te nasze postulaty zauważy. Przy okazji konsultacji urzędnicy chcą też zainteresować Łodzian tym, jak skonstruowany jest miejski budżet. W tym celu zorganizują jutro dla mieszkańców specjalne warsztaty. Najpierw trochę opowiemy o budżecie, jak on jest skonstruowany, jak wygląda na rok przyszły jego projekt. Natomiast potem mieszkańcy będą mieli okazję w małych, kilkunastoosobowych grupach pracować nad uwagami. Warsztaty rozpoczną się jutro o godzinie 17 w dużej sali obrad Urzędu Miasta. Wstęp na nie jest wolny.